Siema ziomki i ziomale, witam u Xantora na kanale. Jak widać, moja wyspa nadziei się tutaj czyści powolutku. I zbieram sobie tutaj pustelnikiem. A ja w międzyczasie chciałem sobie zrobić kilka misji. Dawno misji nie robiłem. Tak więc jedna misja to jest... Na pewno tutaj tej misji balon na razie nie mogę zrobić, bo... Nie mam, nie mogę na razie postawić balonu. Żeby zrobić misję z balonem, muszę zrobić misję okularnik. A tutaj było, zbierz kolekcje punktowe, że trzeba było zebrać kolekcję wiosenną, bo ona ma takie okularki. I jest, otrzymaj w prezencie okulary. Akurat z gwiezdnej kolekcji u mnie na głównym koncie mam dużo tych okularów lustrzanych, białych, więc wysłałem sobie i ta-da! Misja zrobiona! Pięknie, 10 sztuk zielonej farby, czerwonej farby, żółtej farby i misja okularnik zrobiona. Tutaj przy okazji sobie wysłałem 10 sztuk nakrętki, ale to później tutaj sobie, a to później podbieram prezenty od znajomych. I co my tu mamy? Misję w górę. Kup w dziale. Zrób to sam. Balon. Podaruj lilie czosnkowe. Myślę, że mogę sobie wysłać tą lilię czosnkową. Albo z morza. Z mora by chciała dostać lilię czosnkową. Dobrze. To wyślę z morza lilię czosnkową. Dostałem tutaj cynk, że chcę dostać lilie czosnkowe. Ciekawe, czy żółtą farbę będę mógł zrobić. Na razie balon to jest taki nieprzydatny budynek, więc postawię sobie go tutaj. Później będzie można go usunąć rzeczywiście, bo to jest tylko takie coś. Kupiony balon. Zrób żółtą farbę. Żółtą farbę się robiło chyba w piramidzie, tak? Z tego co wiem. Nie ta wyspa. Wyspa ojczysta. Tutaj rybaczki się zbierają. Zbieram regularnie rybaczków. Tak. O! Ale tu nie zrobię tej misji, bo nie mam heli. I żeby zrobić żółtą farbę, trzeba mieć heli, a ja heli jeszcze nie ugotowałem. Tak więc z tą misją stoję. Tutaj mam ukończ budowę balonu. Ciekawe, czy mogę ukończyć budowę tego balonu, który postawiłem. O, tutaj już się zebrał kolejny kamień. Wezmę następny kamień w obroty. I ten balon buduje się w dwóch etapach. Tutaj potrzeba liny. Przejdę do kolekcji wiosennej, której mam trochę, wymienię sobie 3, bo 3 potrzebowałem. Mam trochę więcej teraz i pierwszy etap balonu zrobiony. Drugi etap balonu potrzeba taśmy. Taśma z kolekcji choinkowej. Tak więc proszę bardzo, wymienię sobie 11. I ta misja balon oznajmiam, że zakończona. Proszę bardzo, 3 zombie dolce dostałem, 5000 monet i misja balon. A tutaj jest jeszcze misja, którą już zrobiłem, zakopałem. Nie, nawet nie musiałem na multikoncie robić znajomego z uszami królika, bo kogoś tam miałem. Grzybowa tequila przy okazji się ugotowała. I tylko wystarczy włożyć uszy królika. Zmienić wygląd. Gdzie to ten mój zombiak jest? Niech on tu podejdzie bardziej do środka. I założę mu uszy królika. Ciekawe, czy tutaj są dostępne za darmo. Tak, są dostępne. I ta-da! Misja zrobiona! No i pięknie. 3 misje. Na dzisiaj to wystarczy, chyba że tutaj coś jeszcze uda się zrobić. Tutaj mam wykoduj kościgodę. Kościgoda rośnie 32 godziny, więc
trochę to zajmie. Super plonów nie mam, więc będę musiał wysiać sobie kościgodę. Przygotuję gotowe presce, to przy okazji ugotuję. Ja gotowe presce przydałem się tylko do misji. Wydobądź z podziemi lalkę z kolekcji zabawek. Wykopać u znajomych lalkę trzeba. Czyli kopać w gargulcu, w piramidzie, albo w takich budynkach. I tutaj mam kup różowy namiot w dziale zrób to sam. Przygotuj różowy namiot. Przygotuj beczkę na warzywa dla różowego słonia. To trzeba będzie kupić różowy namiot. Zrób to sam. Gdzie to ten różowy namiot? Tu jest. Postawię go na tej wyspie, bo ta wyspa tutaj najwyżej będę mógł sobie później przenieść, albo ten namiot to w sumie trzeba będzie w rezultacie później skasować. Tutaj tak nie mam na razie czerwonej plasteliny. Guma to nie problem. No i ja sobie zostawię przygotowanie różowego namiotu, zakończenie go na ukończenie tej misji. A beczkę na warzywa przy okazji ugotuję. Co potrzeba do tej beczki na warzywa, żeby ugotować? Beczka na warzywa, to się gotuje. Mam wszystko bez problemu, to się gotuje 5 godzin. Ugotuję nawet na noc, może puszczę to gotowanie, to się będzie gotować 15 godzin. Zejdzie trochę. No, a w międzyczasie oprócz tych misji chciałem zbudować na pewno pierwszy etap japońskiego ogrodu. Tylko tutaj potrzebuję bale z sekwoi. To sobie od razu zrobię 15 bali z sekwoi. Tym razem w japońskim ogrodzie z sekwoi. Mam pierwszy etap japońskiego ogrodu. Japoński ogród potrzebuję, żeby zrobić te zielone nici. Co potrzebuję do drugiego etapu? Dachówka, tak? Czerwona dachówka. Czerwoną dachówkę robi się, z tego co wiem, z czerwonej farby i z niebieskiej dachówki, tak? Tak. Czyli będę potrzebował 35 czerwonej farby. W latarni się robi czerwoną farbę. 35 tam było, tak? No i w kwiatku zrobić dachówkę. Starczy mi na 35? Starczy. Szkła będę musiał później prosić od znajomych. No i zrobię od razu 35 czerwonej zachówki. 36 zrobiłem. No trudno. Na pewno się przyda. I co tutaj potrzebuję do tego japońskiego ogrodu? Wszystko mam. Dobrze. Drugi etap japońskiego ogrodu zrobiony. Do trzeciego etapu potrzebuję 35 granatowej dachówki teraz. No to się załatwiłem, bo przed chwilą zrobiłem 35, teraz znowu 35. Nie mam szkła, żeby zrobić. Nawet nie będę robił. Tak więc szkło i nawet nie wiem, czy miłości mi starczy. Tak więc muszę sobie ustawić szkło na prezent. I ciekawe, ile zrobię tym razem. No i skończyło się. Zrobiłem 21. Ciekawe, czy w bałwanie mogę dorobić. Tutaj... Nie, tutaj się nie opłaca robić. I w ogóle wolę jagodę na kości przeznaczyć na coś innego, bardziej potrzebnego niż na granatową dachówkę. To się bardzo nie opłaca robić. No. I... Tak. Jeszcze w tym filmiku chciałem jeszcze zebrać moje jabłonki. Pierwszy zbiór jabłonek. Pięknie. Pierwsze zbiory jabłonek. Jest. I wybudować jabłkowy automat.
Tylko do jabłkowego automatu, pamiętam, potrzeba było 15 czerwonej farby. No to idę do mojej latarni, tak? W latarni się robi. I zrobię trochę więcej. I mam jabłkowy automat. Ale na razie ten jabłkowy automat mi nie będzie w ogóle się nad niczego nie będzie mi przydatny. Bo jeszcze nie mam kompotów. Kompotami będę chciał kręcić i zdobywać sól jodowaną i 100% nawozy dla drzew i między innymi jakieś tam jajka z niespodziankami. A tutaj można losować za jabłka, też 100% nawozy można rzeczywiście wylosować i kolekcję, jak widać, luksorską i bardzo straszną. Można kilka razy zakręcić. Jak widać, bardzo straszna i luksorska. I jeszcze chyba kolekcja... Kolekcja zabawek, tak? To jest klocek z kolekcji... Z kolekcji zabawek. Tak, kolekcja zabawek, kolekcja bardzo straszna i kolekcja luksorska. Ale ja nigdy nie losuję. Tutaj trochę mało się opłaca losować za jabłka. 5 jabłek marnować na to nie opłaca się. Tutaj gotuję na kucharzach nalewkę z oczu, bo chcę sobie ugotować w końcu ten zolian, żeby zostać człowiekiem. Zombium znaczy się. Zombium chcę ugotować. A tutaj zacząłem robić senną rosiczkę. Rosiczkę na oczach i etapem jest nalewka z oczu i właśnie tą nalewkę z oczu w tej chwili gotuję i będę chciał z nalewki z oczu zrobić rosiczkę na oczach i tak dalej, z rosiczki na oczach senną rosiczkę. 3 helcenu na razie mi starczy, bo potrzebuję 3 senne rosiczki do tego. Później będę gotował wilczum. Do wilczum będę potrzebował znowu rosiczki na oczach i wilcze paszcze. Rosiczkę na oczach to już pokazałem. Wilcza paszcz to znowu tutaj wilcza kość. Do wilczej kości już trochę mam rzeczy. Wilcze kły gotowałem do czegoś tam. No i tak właśnie tutaj wolę wykorzystać do tego jagodę na kości. No, głowogrzyb też nie jest łatwy do ugotowania, bo potrzeba czaszeczki, dużo czaszeczek w tomacie i grzybowej, te quilly. No i trochę to zajmie, zanim stanę się człowiekiem. Dobrze, ile ja mam tutaj tego, tych rzeczy? No, zdecydowanie szkło potrzebuję. Szkło mam na liście. Tak więc tak. Jeszcze prawie bym zapomniał, że mam już materiały na przejście na wyspę wiary. Tak więc od razu zbuduję sobie przejście na wyspę wiary i zobaczmy, co my tu mamy na tej wyspie wiary. Jest to duża wyspa, ogromna. Jest tu tutaj dużo sekwoi i na niej mamy kolejne przejście na straszną wyspę. A straszna wyspa to jest jedyne miejsce, gdzie można zrobić później watę. No. I biały marmur będzie potrzeba, ale tu na szczęście jest dużo, dużo białego marmuru. Tak oto wygląda wyspa wiary. Ja sobie tutaj pochowam te dekoracje. Trochę zolianu tutaj znowu rośnie. No ja sobie tylko poczyszczę. Po co te ścieżki tutaj? Od razu cyk, 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 cyk. To się przyda na to miejsce, które tutaj jest tak zawalone tymi płotkami, tym komputerem. Tym to się przyda na robotników, którzy będą mi tutaj czyścić, tak? No. Robotnicy mają dużo miejsca dzięki tej ścieżce, którą tutaj twórcy gry ulokowali. Ktoś mnie nos sędzi, masakra. Ja pierdziu. No. I te ścieżki kościane też można pochować. No i w sumie tyle w tym filmiku. Jeśli się podobało, to oczywiście łapeczka w górę, mile widziana. Komentarze, jeśli coś chciałbyś spytać, albo po prostu skomentować komentarz.
I jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, oczywiście zasubskrybuj, żebyś mógł oglądać dalej, żebyś sobie mógł oglądać. A tak w ogóle to tak cicho powiem, możecie klikać w reklamy pod filmikach. Na początku filmu są reklamy, można klikać, a trochę z tego będę miał zysku. Miło, miło by było. No i tymczasem ja tutaj poczyszczę do końca, ale to już zrobię poza filmikiem, bo tego jest tutaj sporo. I tymczasem do zobaczenia, do następnego. Pa, pa!